Ja nazywam się Aleksandra Gzyra Abdelhalim, a to jest Polity Travels, mój podcast o podróżach, życiu i emigracji. Witam Was serdecznie w nowym odcinku podcastu, takim odcinku, który napisało samo życie. Uwielbiam to, że tyle się dzieje w życiu na emigracji, jest tutaj tyle przygód, że tak naprawdę tematy podcastów wymyślają się same. Tematy się nie kończą, pisze je samo życie i ten odcinek też napisało samo życie, bo zarówno życie na Malcie, jak i liczne podróże do różnych państw na świecie, ale też nauka różnych języków obcych pokazała mi, że staliśmy się trochę z moim mężem takimi osobami incognito, to znaczy dosyć trudno jest ludziom za granicą rozpoznać, skąd my w ogóle pochodzimy. Kiedyś myślałam, że tylko moje imię w różnych krajach i w różnych językach brzmi dla ludzi zabawnie, ale odkąd mieszkamy na Malcie, zdałam sobie sprawę, że nie tylko moje imię jest zabawne, ale też moje nazwisko. W ogóle ja też jestem taką osobą, która zawsze lubiła swoje imię. Bo wiecie, czasami ludzie nie lubią swojego imienia i używają na przykład drugiego imienia albo jakiegoś przezwiska, a ja nigdy tak nie miałam. Zawsze lubiłam bardzo swoje imię i myślę, że też 29 lat temu, gdy się urodziłam i moi rodzice wybierali dla mnie imię, absolutnie nie zdawali sobie sprawy, że moje imię w połączeniu z nazwiskiem kiedyś w przyszłości będzie miało tak wiele znaczeń w językach, które studiuję, albo w krajach, w których zamieszkam. Zaczynając od samego początku, gdy zaczęłam uczyć się języka hiszpańskiego, a miałam wtedy lat 13, szybko okazało się, że moje imię Ola, którego używam na co dzień, bo nikt nie mówi do mnie Aleksandra, po hiszpańsku znaczy po prostu cześć. Co prawda pisane jest przez literę H na początku, czyli hola, ale czytamy to jako Ola, bo H w hiszpańskim jest literą niemą. Więc od początku mojej edukacji tego języka było zawsze Ola, Ola. Zawsze słyszałam te żarty. I jak tylko poznawałam kogoś w czasie podróży do Hiszpanii i też mówiłam, jak mam na imię, to zawsze było bardzo dużo śmiechu, a gdy jeszcze zdarzało mi się na przykład pracować na różnych wolontariatach z dziećmi hiszpańskojęzycznymi, to standardem było, że za każdym razem, gdy mnie widziały, to witały mnie hasłem Ola Ola, czyli w ich języku po prostu cześć Ola. Miało to też trochę innych zalet, bo oczywiście dla nich było to zabawne, dla mnie w pewnym momencie może trochę męczące, ale pozwalało mi zawsze przełamać pierwsze lody. Zwłaszcza z takimi młodszymi dziećmi, gdzie czasami trudno jest złapać dobry kontakt. Zawsze to była rzecz, od której musiałam zacząć jakąś znajomość, bo musiałam się przedstawić, więc wywoływało to trochę śmiechu i później łatwiej było nam rozmawiać o zupełnie innych rzeczach. Jednak to znaczenie słowa Ola w języku hiszpańskim to wcale nie jest koniec, bo gdy ja się przedstawiałam osobom hiszpańskojęzycznym, to często mówiłam, że tak, jestem Ola, ale bez H, czyli Ola sin acie. Ale to wcale nie pomagało, bo Ola, pisane dokładnie tak jak imię żeńskie, po hiszpańsku oznacza też falę. Więc mogłam mieć na imię albo cześć, albo fala, czyli generalnie z deszczu pod rynnę. Później, gdy zaczęłam uczyć się też języka portugalskiego na studiach, było dokładnie tak samo, bo w języku portugalskim Ola, pisane tak jak moje imię, to też jest po prostu cześć. Tak więc to był kolejny język, gdzie można było sobie robić żarty z mojego imienia. Czy to był jednak koniec zabawnych znaczeń mojego imienia w różnych językach? Oczywiście, że nie. Wyobraźcie sobie, że Ola w języku greckim oznacza wszystko. I dowiedziałam się tego, gdy przez 2 miesiące mieszkaliśmy w Atenach pod koniec 2020 roku. Jak może pamiętacie, to był drugi kraj na planie naszej podróży, która miała trwać przynajmniej 2 lata, a skończyła się po pół roku na Malcie. Dowiedziałam się o tym w Atenach, bo od czasu do czasu, gdy słuchałam ludzi mówiących po grecku, to wydawało mi się, że ktoś mnie woła. Tak naprawdę oczywiście nie chodziło o mnie, bo okazało się, że słowo Ola znaczy wszystko. I oczywiście nie rzuca się to też tak bardzo w oczy w języku pisanym, bo mamy zupełnie
inny alfabet w języku greckim, ale jeśli słuchamy języka greckiego, to możemy to słowo od czasu do czasu usłyszeć. W Grecji nie było to tak uciążliwe jak w Hiszpanii, bo oczywiście w Hiszpanii słowo hola to jest słowo, które używa się ciągle, bez przerwy, więc ja jak podróżowałam do Hiszpanii albo byłam tam na dłuższy czas, na jakiś wolontariat, to nie mogłam przestać się odwracać za każdym razem, gdy słyszałam moje imię. Nie byłam w stanie po prostu przestać myśleć, że ktoś mnie woła, podczas gdy ktoś po prostu mówił cześć. Przez pierwsze lata moich podróży do Hiszpanii naprawdę było to dla mnie uciążliwe. Później jakoś do tego przyzwyczaiłam, przestało to robić na mnie wrażenie. Ale no cóż, nie możemy na to nic poradzić. Moje imię po prostu dla osób hiszpańskojęzycznych jest zabawne. Plusem jest to, że rzeczywiście pomaga często przełamać pierwsze lody i złapać jakiś kontakt, gdy muszę wyjaśnić, dlaczego moje imię to Ola i właściwie dlaczego osoba, której pełne imię to Aleksandra, nazywana jest po prostu Olą. To jest zawsze pierwszy temat do rozmowy i rzeczywiście pomaga to złapać kontakt z innymi ludźmi. Przez te wszystkie historie zawsze myślałam, że tylko moje imię jest zabawne, bo wszystkie podróże i też nauka języków pokazały mi właśnie, że słowo Ola ma bardzo różne znaczenia w różnych miejscach na świecie, ale pomijając już znaczenie tego słowa w języku hiszpańskim, portugalskim i greckim. Ola to jest na przykład imię męskie w Szwecji czy Norwegii. Ale wyobraźcie sobie teraz, że gdy przyjechaliśmy na Maltę, to okazało się, że dosyć zabawne jest też moje nazwisko. Moje polskie nazwisko, czyli Gzyra. Nigdy wcześniej o tym nie myślałam, chociaż gdy okazało się, że na Malcie tak jest, to przypomniałam sobie historię, że gdy poznałam mojego męża, on zwrócił mi uwagę na to, że moje nazwisko brzmi trochę jak arabskie słowo oznaczające wyspa. Bo w języku arabskim wyspa to Jezira, a w dialekcie egipskim mówi się Gzira, bo tam literę Jim czytamy jako G, więc mamy Gzira. Jednak w ogóle jakoś nie zwracałam na to uwagi, bo też w Egipcie nikt nie zwracał na to za dużej uwagi. Ja po prostu szybko o tym zapomniałam. Ale gdy przyjechaliśmy na Maltę, to okazało się, że tutaj ludzie też bardzo dużą uwagę zwracają właśnie na moje nazwisko. I jak się przedstawiam i ktoś widzi moje nazwisko, to czyta je właśnie jako Gzira, zamiast Gzyra, bo w maltańskim nie ma litery Y, więc ludzie po prostu nie wiedzą, jak mają to nazwisko przeczytać, więc czytają tak, jak najbliższe znane im słowo, czyli Gzira. Bo Gzira w języku maltańskim też oznacza wyspę. A co więcej, na Malcie jest miejscowość, która znajduje się w centrum Malty i właśnie ta miejscowość nazywa się Gzira. I dlatego dla ludzi jest to takie zadziwiające i takie interesujące, że moje nazwisko wygląda i dla nich brzmi podobnie. I tradycją już stało się to, że gdy poznaję kogoś na Malcie i ktoś widzi moje nazwisko, to mówi: o, nazywasz się Gzira. Ja mieszkam w Gzira. To jest już taki standard na Malcie, jak to, że ktoś w Hiszpanii mówi do mnie hola hola. Na Malcie ludzie reagują właśnie w taki zaciekawiony sposób, gdy słyszą, że moje nazwisko brzmi tak jak nazwa miejscowości. A właściwie to przypomniałam sobie, że w Egipcie ludzie częściej reagowali w ten sam sposób na moje pełne imię. Dlatego, że gdy widzieli, że mam na imię Aleksandra, to oczywiście od razu kojarzyło im się z miastem Aleksandria w Egipcie. Tak więc na Malcie moje nazwisko kojarzone jest z miejscowością, a w Egipcie moje imię z miastem. Tak to właśnie wygląda. Zupełnie przypadkiem wyszło takie połączenie, które w krajach, w których mieszkam lub często bywam, jest naprawdę interesującym miksem. Inna sprawa to, że imię Aleksandra jest na tyle międzynarodowe, że właściwie trudno określić, skąd jestem, dopóki tego komuś nie powiem. Oczywiście mam tutaj na myśli życie za granicą, bo w Polsce wszyscy kojarzymy to imię z Polską, ale tak naprawdę jak zaczynamy podróżować albo mieszkamy na emigracji, to okazuje się, że to imię pisane może w różny sposób, też czasami przez X, czasami przez KS, występuje naprawdę w wielu różnych krajach. I na dodatek ja mam jeszcze dwa nazwiska i to już w ogóle wprowadza ludzi w błąd, że oni nie mogą się zdecydować, jaki kraj zgadywać, jeśli chodzi o mój kraj pochodzenia. I ogromny problem mieli ludzie w mojej pracy, dlatego że jak już wiecie, ja pracuję w obsłudze klienta z językiem hiszpańskim i angielskim. Nazwisko mam jakieś takie dziwne, trochę brzmiące jak maltańskie miasto.
imię mam takie, że właściwie wszystko jedno, a drugie nazwisko mam, no jakby nie było, arabskie. A jednak moja praca polega na pracy z językiem hiszpańskim i angielskim. Więc ludzie byli całkowicie zagubieni. Skąd takie połączenie i skąd w takim razie mogę pochodzić? A dodatkowo jeszcze trzeba przyznać, że nie wyglądam zupełnie jak osoba, która pochodzi z krajów arabskich, więc to już w ogóle ludzi wprowadza w duże zagubienie. I o ile właśnie przy moim przypadku ludzie raczej mają problem określenia mojej narodowości na podstawie mojego imienia i nazwiska, tak powiem wam, że jeszcze zabawniej ma mój mąż, dlatego że w bardzo wielu krajach, które odwiedziliśmy, ludzie patrząc na niego, po prostu na podstawie wyglądu, biorą go za lokalsa. I gdy podróżowaliśmy po Indiach, to na przykład ludzie często mówili do niego w hindi i byli zaskoczeni, że nie odpowiada. Mieliśmy nawet takie sytuacje, że poszliśmy na zakupy i jakiś człowiek zaczął mówić do Mohameda w hindi. On powiedział, że nie rozumie, a ten człowiek na samym koniec powiedział do niego po angielsku, że wyjechałeś z kraju i udajesz, że nie znasz swojego języka. Popatrząc na mnie, osobę z bardzo bladą cerą, wiadomo, że nie jestem stamtąd, nie da się tego ukryć. Ludzie byli pewni, że to Mohamed pochodzi z Indii. My mieszkamy za granicą, a gdy tam przyjeżdżamy, to Mohamed udaje, że wcale nie zna hindi. I też bardzo często poznajemy ludzi w podróży, którzy pytają, skąd jesteśmy. I gdy mają zgadywać, to w przypadku Mohameda padają naprawdę najróżniejsze kraje pochodzenia. Indie, Meksyk, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy. Bardzo trudno jest ludziom zgadnąć, skąd on pochodzi. Zwłaszcza, że akurat mój mąż ma to szczęście, że ma bardzo dobry słuch. I w przypadku nauki języka sprawia to, że on nie ma obcego akcentu. Chciałabym mieć taki talent, bo mi niestety słoń nadepnął na ucho. I pozbycie się akcentu to zawsze mój największy problem w nauce jakiegokolwiek języka. A w jego przypadku nie ma tego problemu, bo po prostu bardzo dobrze mówi w językach obcych, które zna bez jakichś takich obco brzmiących naleciałości. I to też sprawia, że ludziom w podróży bardzo trudno jest zgadnąć, skąd on pochodzi. I tak jak w Indiach Mohameda brali za lokalsa, bardzo często ludzie myślą, że pochodzi z Włoch albo ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii. Za to na Malcie Mohameda biorą za Maltańczyka. Wielokrotnie zdarzało nam się, że ktoś na nas zagadywał na ulicy i mówił do Mohameda po maltańsku. On z maltańskiego sporo rozumie, ale nie mówi w tym języku i zawsze, gdy mówi o tym takim osobom przypadkowo spotkanym na ulicy, to oni są zdziwieni, że jak to, nie jesteś Maltańczykiem? Nawet mamy tutaj takiego sąsiada w naszym bloku, takiego starszego pana, który bardzo często siedzi przed blokiem, akurat gdy Mohamed wychodzi z domu do pracy lub akurat wraca z pracy i ten sąsiad za każdym razem, gdy go widzi, to zagaduje do Mohameda po maltańsku i zadaje te same pytania. I pyta właśnie, czy jesteś Maltańczykiem? Nie, nie jesteś Maltańczykiem? To skąd jesteś? I codziennie zadaje te same pytania. Codziennie też przypomina sobie, że już o to pytał wcześniej, ale za każdym razem wydaje mu się, że Mohamed jest Maltańczykiem i pyta o to, żeby to sprawdzić. I dziwi się, jak to jest możliwe, że Maltańczykiem nie jest, a mimo to rozumie, co ten sąsiad do niego po maltańsku mówi. Bo język maltański jest językiem semickim i bardzo dużo słów i jeszcze więcej gramatyki ma swoje źródło właśnie w języku arabskim. Stąd mnóstwo podstawowych zwrotów brzmi bardzo podobnie do języka arabskiego, zwłaszcza do dialektów tego języka, więc dla Mohameda nie ma żadnego problemu, żeby takie podstawy języka maltańskiego zrozumieć. I tak to właśnie wygląda, słuchajcie. Na Malcie Mohamed jest Maltańczykiem. Gdy jesteśmy w Indiach, to tam jest uznawany za swojego. Gdy jesteśmy we Włoszech czy w Hiszpanii, to tam też całkiem nieźle wtapia się w tłum i ludzie myślą, że jest stamtąd. Dopiero po imieniu i nazwisku orientują się, że może jednak nie. Za to w moim przypadku jest zupełnie odwrotnie, bo to właśnie po moim imieniu i nazwisku ludzie mają problem, żeby się zorientować, skąd jestem, bo i moje imię brzmi często zabawnie i nazwisko kojarzy się z różnymi dziwnymi słowami, które na przykład właśnie tak jak na Malcie mogą być nazwami miejscowości. Wiecie, że ja nawet jak czasami przedstawiam się gdzieś, na przykład jestem u lekarza i muszę podać swoje nazwisko i nie chce mi się go literować, to mówię, że mam na nazwisko Gzira i mówię, że to jest tak jak Gzira, tak jak miejscowość Gzira, tylko zamiast i proszę wpisać Y. I wyobraźcie sobie, że to rozwiązuje wszystkie problemy. Wszyscy już wiemy,
wiedzą, wszyscy się uśmiechają pod nosem, że rzeczywiście brzmi jak Gzira, więc po prostu zapisują wtedy bez problemu. Tak to wygląda, moi drodzy. Bardzo mnie to rozbawiło i bardzo byłam zdziwiona, gdy okazało się, że na Malcie moje nazwisko jest w taki sposób kojarzone i właśnie dlatego nagrałam ten odcinek. Zazwyczaj nikt nie myśli o tym, jakie znaczenie mają różne imiona lub nazwiska w różnych językach i jakie z tego powodu w przyszłości możemy mieć przygody. Ciekawy zbieg okoliczności, że akurat my wylądowaliśmy właśnie na Malcie, gdzie Mohamed dopasowuje się wyglądem i rozumieniem języka maltańskiego, także ludzie myślą, że jest Maltańczykiem. Za to ja dopasowuję się brzmieniem nazwiska i ludzie czasami mają właśnie podejrzenia, że również jestem Maltanką i pochodzę stąd. Bardzo to jest dla mnie ciekawe. Mam nadzieję, że Was też zainteresował temat tego podcastu. Bardzo Wam dziękuję za jego wysłuchanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku.